obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zupełnie zapomnianym, a zarazem jednym z najwybitniejszych polskich naukowców światowej sławy w powojennej Polsce był profesor Marian Mordarski, który przez ponad 25 lat kierował Zakładem Mikrobiologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoimi pionierskimi badaniami wniósł ogromny wkład w poznanie genomu bakteryjnego, a zwłaszcza roli sekwencji nukleotydowych konserwatywnych region w DNA i ribosomalnego RNA u promieniowców. Spowodowały postęp w biotechnologii i molekularnych metod diagnostyki bakteriologicznej. Poszerzyły wiedzę w zakresie antybiotyków, nowotworów, zagadnieniom z dziedziny genetyki. Opublikował 200 prac naukowych w krajowych i zagranicznych specjalistycznych czasopismach o uznanej renomie. Wielu z Was może sądzić, że życiorys tak wybitnego naukowca to z pewnością sama nuda, bo przecież życie naukowca musi być bardzo nudne. W młodości zero rozrywek, wszystko podporządkowane nauce, setki godzin spędzonych nad opasłymi, mądrymi książkami, ciągłe wizyty w bibliotekach i wiele badań w laboratorium. Ogólnie musiał wieść spokojne życie. I tutaj się zdziwicie. Wyobraźcie sobie, że młodość profesora Mariana Mordarskiego minęła pod znakiem walki z Niemcami w szeregach Armii Krajowej, a po wojnie nie zaakceptował komunistycznej władzy i wstąpił do partyzantki antykomunistycznej. Mało tego, do jego głównych zadań było likwidowanie najbardziej gorliwych sługusów komunistycznej władzy. Marian Mordarski pochodzi z Sądecczyzny. Przyszedł na świat 10 listopada 1927 roku w Nowym Sączu. Tam też ukończył 7-klasową szkołę powszechną imienia Tadeusza Kościuszki. Był synem robotnika kolejowego i nic nie zapowiadało jego spektakularnej kariery naukowej. Co gorsza, lata jego młodości przypadały na bardzo trudne czasy, jednak dziejowe zawieruchy nie przerwały jego dalszej nauki. W czasie wojny Niemcy całkowicie zamknęli polskie szkoły, z wyjątkiem tych zawodowych. W myśli okupantów Polacy mieli być nisko wykwalifikowanymi robotnikami. Aby mieć jakiekolwiek źródło utrzymania, podjął się praktyki tokarza w warsztatach kolejowych w Nowym Sączu, które po 3 latach ukończył. Jednocześnie uczestniczył w tajnym nauczaniu, częściowo ukończył szkołę gimnazjalną. Jako 16-latek zimą 1944 roku wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Został żołnierzem placówki AK w Podnowosądeckiej Nowojowej. Jego pierwszym dowódcą był porucznik Józef Stadnicki, pseudonim Kozub. Co ciekawe, w dowodzeniu niepodległościowej placówki nie przeszkadzało mu inwalidztwo. Dotknięty rozległym paraliżem, poruszał się na wózku inwalidzkim, co przez długi czas u Niemców nie wzbudzało żadnych podejrzeń. Koledzy z konspiracji dali mu również ironiczny pseudonim Rydwan, co miało nawiązywać do jego inwalidzkiego pojazdu. Mordarski został zaprzysiężony w szeregi organizacji właśnie przez niego pod pseudonimem Orzeł. W oddziale początkowo pełnił rolę łącznika. Od lata 1944 roku jego domem stały się Gorce, gdzie stacjonował oddział partyzancki 4 batalionu 1 pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej, dowodzonego przez Juliana Zapałę pseudonim Lampart. Trafił do 11 kompanii Adama Winickiego Pazura. 17-letni wówczas Mordarski szkolił się do walki w leśnym obozie nieopodal schroniska w Starych Wierchach w Gorcach, a zdobyte umiejętności wykorzystywał w licznych akcjach zbrojnych oddziałów, w których brał udział. Z chwilą zajęcia Sądecczyzny i Podhala przez Armię Czerwoną oddziały Armii Krajowej zostały rozwiązane. Mordarski, podobnie jak wielu jego kolegów, próbował powrócić do normalnego życia. Niestety szybko okazało się, że nie jest to możliwe. NKWD i Urząd Bezpieczeństwa rozpoczął brutalne represje wymierzone przeciwko żołnierzom AK, co zmusiło wielu żołnierzy do wznowienia walki podziemnej, tym razem przeciwko komunistom. Był nim również nasz Marian Mordarski, pseudonim Orzeł, który znalazł się w oddziale samoobrony Armii Krajowej dowodzonej przez Jana Wąchałę, pseudonim Łazik. Do najważniejszych i brawurowych akcji oddziału było rozbicie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Limanowej 17 kwietnia 1945 roku oraz egzekucje najbardziej gorliwych komunistów. W jednej z nich brał udział Marian Mordarski. Jego celem była likwidacja Tadeusza Lecyna, limanowskiego ubowca i byłego partyzanta o pseudonimie Czapka. Wybrał inaczej niż jego koledzy i zwiększył możliwość zrobienia kariery u boku komunistów. Kiedy partyzanci Łazika zaatakowali UB w Limanowej, ten strzelał przeciwko niedawnym kolegom z oddziału, czym zyskał uznanie w oczach swoich nowych mocodawców. Wyobraźcie sobie, że nie miał żadnego oporu przed zabijaniem ludzi, którym zawdzięczał życie z czasów walki przeciwko Niemcom.
Podczas obławy przeciwko partyzantom we wsi Kicznia została ranna Genowefa Kroczek, pseudonim Lotte. Młoda dziewczyna, która w czasie wojny prowadziła sieć konspiracyjnych szpitalików dla partyzantów. Lecyn był jednym z tych, którym ocaliła życie, jednak nie miało to dla niego żadnego znaczenia. Podchodzi do Lotte, która leży na ziemi. Jest ranna w nogę. Czapka żąda, aby ujawniła kryjówki jednego z partyzantów. Dziewczyna, patrząc mu prosto w oczy, mówi, że nawet gdybym wiedziała, nic ci nie powiem. Lecyn pozbawił ją życia z zimną krwią, bez skrupułów oddając strzał w głowę. Nic więc dziwnego, że wydano na niego wyrok śmierci. Partyzanci dopali Lecyna 19 czerwca 1945 roku w restauracji Kazimierza Florka na rynku w Limanowej, kiedy to po pracy poszedł ze swoim kolegą na piwo. W akcji obok Mordarskiego wziął udział Jan Milan, pseudonim Pantera. Pierwszy szedł Mordarski, to on ma wykonywać wyrok. Widzi Lecyna nad kuflem piwa, podchodzi do niego i wyciąga broń. Błyskawicznie przystawia mu ją do głowy, przyciska spust, nie wypał. Czapka zrywa się z restauracji, próbuje uderzyć jedną ręką Mordarskiego, a drugą wyciąga broń. Orzeł momentalnie odskakuje za próg, a Lecyn rzuca się za nim z pistoletem w ręku. Strzela. Tam jednak nieoczekiwanie trafia na Panterę, który częstuje ubowca ogniem z broni maszynowej. Seria rozpruła brzuch Czapki, pada na ziemię. Wyrok wykonany. To była nie jedyna akcja z udziałem Mordarskiego. Likwidacje ubowców, starcia zbrojne i udane ataki na posterunki milicji obywatelskiej na Sądecczyźnie i Limanowszczyźnie to była partyzancka codzienność Mordarskiego. Potem w latach 1946-47 pod pseudonimem Śmiga i Ojciec dowodził oddziałem partyzanckim AK Grot, jednym z oddziałów zgrupowania legendarnego Józefa Kurasia Ognia. Po jego śmierci 22 lutego 1947 roku oddział zaprzestał działań. Mordarski ponownie się ujawnił 4 kwietnia tego samego roku w ramach drugiej amnestii, ponownie licząc na normalne życie. Wrócił do nauki, zdołał ukończyć gimnazjum. Muszę wam powiedzieć, że wszyscy ci, co walczyli dla Niemców, oni już tak później załamali się. Zamali się, bo nie było tak, oni jak myśleli, że to będzie ta wolność, założą rodziny, pójdą szkoły, a stało się inaczej. Pierwsza taka poważna rozmowa z Marianem na ten temat to była Wigilia Bożego Narodzenia. W zeszłym roku wyszliśmy na skołkę, chmurzy takie, słońce ani świeciło, chmurzy były tam na dole, a my tak byli nad chmurami. I w ten czas my rozmawiali z Marianem, bo on bez sprawy nigdzie nie puścił, nie szedł, ja nie szedłem z nim. Ale mówi, no co będzie dalej robić, już nie ma przyszłości. Nie ma żadnej przyszłości, bo już wybory się zbliżają, na pewno wygrają i co dalej. Już my tym, że myśleli, że trzeba będzie uciekać za granicę. Była taka poważna rozmowa. I później były wybory. Amerykanie wymienili ambasadorów. Już całkiem zmieniło się. Wiedzieliśmy, co tym, że Marian się trochę załamał. Taki załamał się, zawsze był chodził zdenerwowany. Jeszcze ja zginął ten Bystry. To wszystko przez tego Podabskiego, bo on, gdzie on szedł, to było nieszczęście, jego zastępca. No i później, jak już zginęli ci w Starym Sączu, Piorun zginął i zginął tamten drugi rzeźnikowy, ten chłopak. Gorzan został ranny. Tak już na razie się załamał w ten czas. Ja już zaczął wódkę też popijać, denerwował się już tym wszystkim i cały czas myśleliśmy, że trzeba będzie za granicę uciekać. To był 46? Już był 7. Jednak o normalności nie było mowy. Bezpieka nie dawała Mordarskiemu spokoju, próbując werbować go do współpracy przeciwko kolegom z konspiracji. Nie udało im się to, a Mordarski w sierpniu 1948 roku opuścił definitywnie Sądecczyznę i rozpoczął nowe życie we Wrocławiu.
To właśnie z tym miastem wiążą się dalsze losy naszego bohatera. Rozpoczął studia na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego i całkowicie pochłonęła go nauka. Szybko okazało się, że jest doskonałym badaczem, który z wielką pasją rozwijał swoje zainteresowania. W tym czasie całkowicie zerwał kontakt z ludźmi, którzy byli związani z partyzantką. Nawet najbliżsi czy współpracownicy naukowi nie znali jego przeszłości. Jednak mimo to na jego ślad trafili również wrocławscy esbecy, którzy nieustannie go inwigilowali, dalej bezskutecznie licząc na to, że pozyskają go jako konfidenta. W 1952 roku ukończył studia i rozpoczął pracę nad swoim doktoratem w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczonej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. W międzyczasie Urząd Bezpieczeństwa z racji przeszłości Mordarskiego uniemożliwił mu wyjazd za granicę. Mimo to dalej zgłębiał działalność naukową, uzyskując w kolejnych latach tytuł doktora, habilitację i profesurę, pozostając w oczach komunistów jako kadrowy bandyta z przeszłości, a dla wielu zwykłych ludzi prawdziwym autorytetem nie tylko naukowym. Wychował kilka pokoleń naukowych, a najbliżsi z jego otoczenia do lat 90. nie mieli pojęcia o partyzanckiej przeszłości Mordarskiego. Wtedy zdali sobie sprawę, dlaczego taką wielką pasją profesora były górskie wędrówki po Gorcach, Beskidzie Sądeckim i Beskidzie Wyspowym. Były to miejsca silnie związane ze wspomnieniami Mordarskiego z lat walki niepodległościowej. Zmarł 10 lutego 2003 roku we Wrocławiu, gdzie został pochowany.